Zanim zacznę tą formalną część prezentacji, też powiem taką historię, która dość często mi się przydarza, ponieważ jestem również autorem kursu czy kursów związanych właśnie z uczeniem maszynowym. Bardzo często słyszę takie pytanie, jak zacząć, co wybrać, jaką technologię, jakie frameworki i co dalej. No i coraz częściej skłonny jestem odpowiadać, trzeba być bardzo ostrożnym z tym porządkiem, bo jest to, że tak powiem, duży krok wejścia, a wydaje się, co mam nadzieję, że uda mi się również dzisiaj zademonstrować, że coraz więcej z tych scenariuszy, które budzą wciąż wypieki na twarzach głównie dziennikarzy i ludzi niezwiązanych z branżą, no, można zrealizować niekoniecznie robiąc doktorat czy studiując data science. No ale dzisiaj będziemy opowiadać o chmurach, stąd też oczywiście te chmury będą się przewijać właśnie we wszystkich przykładach, o których za chwilkę. No więc właśnie, ta właściwa perspektywa, od której chciałbym zacząć, to mniej więcej tyle, że o ile te rozwiązania związane z uczeniem maszynowym czy z analityką danych no nie są w żaden sposób nowe. Oczywiście w ciągu ostatnich kilku lat pojawiło się wiele tutaj przełomowych, może niekoniecznie rewolucyjnych, tak, ale ewolucyjnych podejść w tej branży. No to mimo wszystko zakładamy, czy ja założyłem, że tutaj na sali znajdę ludzi, którzy może niekoniecznie już w tej branży siedzą, ale być może chcą aspirować. I bardzo ważne jest zrozumienie tego, po co mamy się uczyć nowych rzeczy i też jaki bagaż doświadczeń i umiejętności już posiadamy. Stąd ta perspektywa oznacza mniej więcej tyle, że ta ścieżka może wyglądać inaczej dla kogoś, kto wywodzi się z, że tak powiem, zespołu deweloperskiego, trochę inaczej od osób, trochę inne oczekiwania pewnie i umiejętności spodziewałbym się od osób, które, że tak powiem, pracują z danymi na co dzień, czyli nie wiem, administrują bazami danych, czy tworzą rozwiązania bazodanowe. No i wreszcie być może mamy na sali osoby, które w ogóle nie są związane z branżą IT, a raczej szukają konkretnych rozwiązań biznesowych. No i właśnie od tego chciałbym zacząć, tak? Czyli od samego biznesu, bo bardzo często jest tak, że no jedna rzecz to zająć się czymś hobbystycznie, ale tak naprawdę jeśli chcemy do tego podejść poważnie, to warto sobie zdefiniować jakiś konkretny problem. I zwykle okazuje się, że ktoś ten problem zdążył już rozwiązać w mniejszym lub lepszym, że tak powiem, nakładem pracy i z różnymi rezultatami. Natomiast zdecydowanie to, do czego bym zachęcał, niezależnie od tego, czy to będzie chmura Google'a, czy jakakolwiek inna chmura, a może w ogóle nie chmura, to po prostu przejrzenie gotowych rozwiązań, które na rynku gdzieś tam funkcjonują. Bo na pewno w ten sposób możemy zaoszczędzić wiele czasu, co w przypadku Google'a oznacza na przykład no takie trzy scenariusze, na których, że tak powiem, w tej chwili Google skupia się, jeśli chodzi o rozwiązania stricte biznesowe. Z jednej strony mamy rozwiązania związane z przetwarzaniem dokumentów. I tutaj gwiazdka. Mamy, jak pewnie osoby, które są bliżej tej branży, wiedzą, taki fundamentalny problem z językiem polskim. Więc zwykle, jeśli mówimy o rozwiązaniach do interpretacji tekstu czy mowy, tutaj zwykle ta bariera wejścia i liczba gotowych rozwiązań jest mocno ograniczona, szczególnie jeśli porównamy to oczywiście do języków zachodnich. Natomiast warto pamiętać o tym, że tutaj w ramach platformy GCP znajdziemy trochę rozwiązań, które ten polski wspierają, w szczególności rozwiązania, które no, ja uważam, że mają bardzo, że tak powiem, atrakcyjny ten, że tak powiem, proporcje jakości do ceny, czyli rozwiązania text-to-speech, speech-to-text, jeśli szukamy na przykład możliwości transkrypcji jakichś materiałów audio albo budowy własnych botów, które komunikują się językiem człowieka, a niekoniecznie tekstem, to tutaj oczywiście takie rozwiązania wspierające język polski i szereg innych znajdziemy. Rozszerzenie trochę tej koncepcji związanej z przetwarzaniem dokumentów i wyciąganiem z nich jakichś wartościowych informacji jest rozwiązanie o nazwie Contact Center AI, czyli możliwość odchudzenia troszeczkę tradycyjnych contact center czy call center i przerzucenia części tej żmudnej roboty na boty, tak? Niekoniecznie angażując tutaj żywych agentów, więc troszeczkę, że tak powiem, redukujemy liczbę biurek, przesuwamy być może te zasoby do bardziej
ambitnych zadań, a zostawiamy czy to dzwonienie, czy też obsługę naszego biznesu jakimś automatom. I trzecia rzecz, pewnie najbardziej, że tak powiem, powszechna czy gotowa do zastosowania, to biznesy związane z różnego typu sprzedażą, w szczególności sprzedażą w internecie. Jak łatwo się domyślać, Google tutaj ma sporo interesujących danych o nas wszystkich, ale też na skutek, że tak powiem, naszych działań na rynku reklamowym wiemy też, jak te dane przetwarzać. Stąd też takie rozwiązanie, które w tej chwili wchodzi na rynek, ono jest wciąż jeszcze w fazie beta, to coś, co się nazywa Recommendation AI, czyli systemy rekomendacyjne, czy system rekomendacyjny, który można po prostu, że tak powiem, bez nakładów pracy i środków finansowych, zbyt dużych przynajmniej, zaimplementować jako alternatywę do czegoś, co być może już część z Państwa korzysta, albo przynajmniej zna od strony konsumenckiej. Dlaczego mówię o rekomendacjach? Dlatego, że jest to taki scenariusz bardzo popularny. Tak jak łatwo się domyśleć, każdy e-commerce posiada, czy powinien posiadać jakieś narzędzia do tego, żeby prowadzić użytkowników za rękę. Z jednej strony oczywiście budując w ten sposób większą wartość, jeśli chodzi o sklep, z drugiej strony zwiększając swoje obroty. To jest dość oczywiste. Więc pytanie, dlaczego teraz, dlaczego wciąż w fazie beta i w czym jest problem z dotychczasowymi rozwiązaniami? Nie wiem, czy Państwo zastanawiali się tak na dobrą sprawę, jak taki system działa. On wymaga oczywiście zgromadzenia odpowiedniej ilości danych i te dane dotyczą kilku, tak naprawdę trzech istotnych aspektów czy perspektyw. Po pierwsze mamy użytkowników i tutaj pojawia się pierwszy problem, ponieważ bardzo często, jeśli chodzi o biznes e-commerce'owy, no nie możemy niestety liczyć na mocną lojalność naszych klientów. Oni często podróżują przez internet, szukając najlepszych ofert. W związku z tym zdarza się, tak powiem, nagminnie, jest to raczej standard niż wyjątek, że trafiają do nas nowi użytkownicy. Z takimi nowymi użytkownikami jest ten problem, że bardzo niewiele o nich wiemy. Stąd też pytanie, co tak naprawdę mamy im rekomendować, jeśli nie mamy tej historii sprzedaży czy historii zachowań na stronie. Nawet jeśli kupują u nas, to zwykle dzieje się to nieregularnie i ta historia jest bardzo fragmentaryczna. Tak? W międzyczasie mogło się coś wydarzyć, co istotnie zmieniło ich perspektywę czy potencjał zakupowy, no ale my niestety o tym nie wiemy. Druga rzecz to sam kontekst, tak? Czyli, że tak powiem, miejsce i czas. Może się okazać, że użytkownicy nasi będą się różnie zachowywać w zależności od tego, z jakiego urządzenia będą korzystać. Tak? To jest dość oczywiste, czyli ten moment przesiadki między na przykład komputerem a telefonem może dramatycznie wpłynąć na ich oczekiwania, jeśli chodzi o odbiór tego przekazu, który nasz sklep będzie dostarczał. Podobnie w kwestii lokalizacji, tak? Inaczej pewnie będziemy, czy inne mamy potrzeby, chodząc po sklepach fizycznych, tak? I szukając najlepszych ofert, czy testując te urządzenia, wiedząc gdzieś tam z tyłu głowy, że za chwilę będziemy chcieli zrobić zakup, ale pewnie przez internet, bo założenie jest takie, że tam będzie taniej. Tak więc ta lokalizacja również tutaj potrafi sporo zamieszać. No i wreszcie sam nasz katalog produktów, które chcemy oferować naszym użytkownikom. Tutaj znowu kilka takich standardowych wyzwań, czyli no co zrobić podobnie jak w przypadku nowych użytkowników z nowymi produktami. Tak? Jeśli teraz wprowadzamy, no powiedzmy, nowe żelazko, tak? Do już istniejącej gamy żelazek, powiedzmy, że możemy jakoś inspirować się historią zakupową właśnie tej kategorii produktów. Ale co jeśli rozszerzamy dość istotnie nasze portfolio i dodajemy nowe kategorie? Tak? Wtedy oczywiście no musimy albo posiłkować się jakąś wiedzą ekspercką, no albo właśnie będziemy trafiać na takie wyzwania, gdzie te rekomendacje nie będą optymalne. No właśnie, żeby jeszcze do tego dodać ten smaczek, wszystko to ma działać szybko. Tak? To znaczy poza tym, że nawet gdybyśmy mieli te dane w sposób optymalny zgromadzone, oczekiwanie jest takie, że system rekomendacyjny nie będzie istotnie wpływał na wydajność pozostałej części systemu. Tak? Czyli to ma być po prostu część strony, dość kluczowa, jakby nie patrzeć, więc nie możemy sobie pozwolić na to, żeby tutaj wprowadzać dodatkowe opóźnienia, jeśli chodzi o tę pracę.
No więc co tak naprawdę się dzieje? Oczywiście można zrobić to samodzielnie i tak naprawdę większość pewnie no, takich klientów, z którymi my prowadzimy rozmowy właśnie w kontekście takich rozwiązań, zaczyna od budowy własnych rozwiązań, własnych systemów, tak? Własnego silnika rekomendacyjnego. Co to oznacza? Oczywiście założenie jest takie, że gdzieś te dane już funkcjonują, zostały zebrane. Zwykle wymagają wyczyszczenia, zastanowienia się, czy to wystarczająco, czy niewystarczająco. Jeśli niewystarczająco, znowu musimy poczekać ileś miesięcy, zanim te dane się zgromadzą. No później oczywiście potrzeba ekspertów, którzy są w stanie z tymi danymi sobie poradzić. Załóżmy, że to właśnie jest pojedynczy data scientist, czy cały zespół, który zajmuje się takimi analizami. Musimy zastanowić się, jak zbudować wokół tego proces, tak? Czyli te dane muszą w jakiś sposób przemieszczać się pomiędzy różnego typu środowiskami i w szczególności później być udostępnione na zewnątrz właśnie do już frontendu, z którym sobie oczywiście poradzimy. No i tak dalej, i tak dalej. Tutaj widać te wyzwania, które są wbrew pozorom nietrywialne. To, co my oferujemy w kontekście Recommendation AI, to bardzo prosta koncepcja. My z rekomendacji korzystamy od lat, czy to w kontekście YouTube'a, czy sklepu aplikacji Android, czy bardzo wielu różnego typu bytów, które współpracują z bardzo szerokim rynkiem konsumenckim. Wydaje nam się, że udało nam się z całkiem niezłą jakością rozwiązać te wyzwania, o których do tej pory opowiadałem. Stąd też pomysł jest prosty, weźmy ten know-how, zapakujmy go w produkt, który będzie jak najbardziej, że tak powiem, przyjazny użytkownikom. Tak? Przy czym tutaj użytkownikiem jest zarówno ta część technologiczna organizacji, czyli dział IT, ale też biznes, o którym za chwilkę zobaczymy. No więc co tak naprawdę jest wymagane, żeby Recommendation AI zadziałał? Potrzebujemy tak naprawdę oczywiście danych, tak? Czyli potrzebujemy informacji o katalogu produktów i potrzebujemy informacji o tym, jak do tej pory użytkownicy się zachowywali. Cała reszta jest po stronie Google'a. No i tutaj zaczynają się takie już ciekawostki, bo oczywiście nie mamy teraz czasu, żeby opowiadać, jak w szczegółach mogą działać, czy zachowywać się i czym różnią się różne sposoby rekomendowania. Natomiast tutaj jest kilka tak naprawdę takich modeli, które oferowane są z pudełka. I one się istotnie różnią od strony, że tak powiem, implementacyjnej, o czym być może, jeśli słyszą Państwo o tym pierwszym, no nie zwrócili Państwo na to uwagę. Natomiast oczywiście można próbować korelować podobne produkty, można próbować bazować na historii zakupów klienta, można budować różnego typu hybrydy. Tutaj mamy cztery takie podstawowe warianty, które naszym zdaniem sprawdzają się w większości przypadków, w większości scenariuszy. Druga rzecz, cele, i tutaj już przełączamy się tak naprawdę z myślenia technicznego na cel biznesowy. Tak? Czyli to jest coś szalenie istotne, ponieważ zwykle jak rozmawiamy z ludźmi odpowiadającymi za dane, to tam się pojawiają takie terminy jak dokładność, precyzja, może jakiś krzywy rok, może jakiś współczynnik F1, cokolwiek, co tak naprawdę z perspektywy biznesu nie znaczy nic. Tutaj od razu nastawiamy się na konkretny cel biznesowy i to może być czy to CTR, czy konwersja, która będzie że tak powiem, realizowana przez ten system i mierzona, czy wręcz, że tak powiem, pieniądze, które będą nam wpadać jako, że tak powiem, uzysk związany z wprowadzeniem tych rekomendacji. No i dobrze by było oczywiście, żeby móc w jakiś sposób to, przynajmniej z grubsza, dostosowywać do własnych potrzeb, więc jest też możliwość filtrowania, to zwykle jest takie podstawowe, że tak powiem, wymaganie klienta, rzeczy, które, że tak powiem, wymagają jeszcze ręcznej korekty. Tak? Nie nastawiamy się wyłącznie na sam automat, zakładamy, że jeszcze gdzieś na końcu dobrze, żeby ktoś spojrzał okiem na ten końcowy rezultat. No właśnie, powiedziałem troszeczkę o tych danych, więc tak jak powiedziałem, to co jest potrzebne, to jest katalog produktów, to jest rzecz, że tak powiem, oczywista, wystarczy to wyciągnąć pewnie z bazy danych naszego sklepu. Z drugiej strony na bieżąco rejestrowane zachowania klientów, tak? To są zdarzenia, które muszą trafiać po to, żeby zasilać sam model czy modele w tym wypadku. To co dostajemy na koniec, dostajemy oczywiście czarne pudełko, które z jednej strony podłączone jest do sklepu, z drugiej strony mamy możliwość monitoringu postępów czy jakości pracy naszych rekomenderów. No i to, co jest ważne, to tak jak powiedziałem, to jest to przełączenie z technologii do biznesu, czyli to, co tutaj widzimy, to już po prostu widzimy pieniądze. Tak? Czyli widzimy na przykład, jak wygląda nasz całkowity przychód,
jak wygląda przychód związany z wprowadzonymi rekomendacjami i tak dalej, i tak dalej. Jeśli chcemy zobaczyć głębiej, mamy taką możliwość, tak jak powiedziałem, załóżmy, że mierzymy tutaj click-through rate albo conversion rate, znowu możemy to obserwować na bieżąco, jak to się zmienia w czasie, ponieważ pojawiają się tutaj różnego typu sytuacje, typu sezonowość na przykład, tak, którą też warto uwzględniać. No i na koniec mamy też już bardzo szczegółowe metryki, mamy raporty, mamy możliwość informowania też siebie o sytuacjach jakichś no, nietypowych, które wymagają naszej reakcji i tak dalej, i tak dalej. Więc tyle jeśli chodzi o marketplace. Warto pamiętać, tak jak podsumowując, że jest cała masa rozwiązań, które, że tak powiem, adresują konkretne potrzeby bez tak naprawdę konieczności zastanawiania się, co w środku sieci. Drugie podejście, które też często widzę, to no właśnie, że tak powiem, zwykle wywodzące się od ludzi, którzy z IT mają na co dzień wspólnego, ale zastanawiają się, czy da się wzbogacić ich codzienne zadania no, o jakieś elementy data science. I w jaki sposób możemy do tego podejść? Zwykle zakładamy wtedy, że ta chmura to po prostu zasoby, które mniej lub bardziej znamy. Pracujemy w chmurze czy ze środowiskami chmurowymi już do tej pory, a jeśli nie, to ta przesiadka nie będzie nas kosztować wiele czasu. Zakładamy, że tam po prostu dostajemy coś więcej. No i tutaj znowu pojawia się cała masa rozwiązań, już, że tak powiem, bardziej skierowanych do publiczności technicznej. I tutaj, że tak powiem, takim pierwszym drogowskazem, który może się pojawić, to pytanie, na ile precyzyjne i na ile, czy też na ile generyczne są te problemy, z którymi się właśnie stykamy. To jest taki przykład dość standardowy, czyli co zrobić, jeśli mamy zadanie związane z analizą obrazu. Tak? Chcielibyśmy rozpoznawać jakieś obiekty na obrazach, które są dostarczane do naszego systemu. Powiedziałbym, że jest to klasyka w tej chwili data science. Jest do tego mnóstwo gotowych rozwiązań, przykładów i tak dalej, i tak dalej. No więc pierwsza rzecz, którą warto, że tak powiem, zdać sobie sprawę, że te wszystkie generyczne rozwiązania no, sprowadzają się mniej więcej do tego modelu. Tak? Czyli o ile wiemy, czy szukamy kotów na zdjęciu, to pół biedy, bo znajdziemy i w sieci, i poza siecią mnóstwo i literatury, i też gotowych zbiorów danych, które pozwolą nam taki model przygotować, czy też wręcz sięgnąć po jakieś API, które w chmurze znajdziemy. Gorzej, jeśli szukamy naszego konkretnego kota, tak? Czyli mamy zdjęcia kotów, ale szukamy na przykład akurat naszego pupila. Wtedy ten kot, tutaj akurat Bob, stanowi zupełnie inne wyzwanie, tak? Bo już takich informacji niestety nie zdobędziemy łatwo i musimy posiłkować się zapewne jakimś własnym rozwiązaniem, własnym modelem. No i uproszczając tutaj, ten drogowskaz wygląda następująco. Albo idziemy w kierunku generycznych modeli, które są udostępnione jako API, albo budujemy coś własnego, no w tym wypadku załóżmy, że będzie to jakiś model oparty o framework TensorFlow. Gdzieś po środku pojawia się koncepcja, którą Google zaczął wprowadzać na rynek bodajże mniej więcej około 2 lat temu, czyli AutoML, czyli znalezienie próby balansu pomiędzy tymi scenariuszami. Tak? Z jednej strony mamy bardzo duży nakład pracy, żeby zrobić coś, co będzie w pełni pod naszą kontrolą, z drugiej strony mamy coś, co działa wprost z pudełka, ale może niekoniecznie spełnia wszystkie nasze wymagania. Czy dałoby się te światy jakoś pogodzić? No i tu okazuje się, że tak, że wystarczyłoby znaleźć jakiś sposób, żeby wziąć coś, co jest generyczne, w tym wypadku model rozpoznający koty i sprawić, żeby ten model dał jakąś możliwość otwarcia się na dodatkowe dane. I to dokładnie robi AutoML, czyli możemy wziąć sobie ten model, który rozpoznaje nam różnego typu generyczne obiekty i dostarczyć trochę, no w tym wypadku akurat fotografii naszego pupila, wskazując, że szukamy tego konkretnego Boba. Tak? AutoML ma za zadanie rozszerzyć to, co tutaj jest generycznie przygotowane, o ten kontekst, który jest dla nas istotny. I tak działa AutoML z perspektywy rozwiązań do analizy obrazu. Można w tej chwili już się tym, że tak powiem, nawet nie tylko pobawić, ale wykorzystać w praktyce. Sprowadza się to, tak jak powiedziałem, do tego, żeby dostarczyć opisane zbiory zdjęć. I tych API oczywiście, czy tych modeli, które Google oferuje, jest całkiem sporo. Ja chciałbym się skupić na dwóch, które tutaj zostały wyróżnione jako nowość.
ponieważ o ile no, takie przykłady związane z generycznymi obrazami pewnie Państwo już zdążyli obejrzeć, czy to na innych prezentacjach, czy choćby w sieci, bo takich demonstracji jest sporo, to chciałbym pokazać troszeczkę bardziej zaawansowane rozwiązania adresujące trochę inną grupę problemów. To pierwsze tak naprawdę jest rozwinięciem koncepcji analizy obrazu. W tym wypadku nie analizujemy obrazu, ale analizujemy wideo. AutoML Video czy Video Intelligence to są taka klasa rozwiązań, gdzie nie skupiamy się na pojedynczej klatce, która jest tutaj dostarczona, ale jesteśmy w stanie wyciągnąć kontekst no, z sekwencji, tak? Z tego przebiegu czasowego, który występuje. No bo na przykład mamy tutaj taką sytuację jak ten obrazek, który oczywiście jest tylko obrazkiem, nie jest wideo, więc może się okazać, że gdybyśmy się skupili tylko na tej statycznej klatce, to moglibyśmy powiedzieć, że no ktoś się potknął, tak? Albo się modli, albo no różne dziwne rzeczy robi. Tutaj akurat nie mamy problemu z tym, żeby pewnie skojarzyć ten fakt z jakąś zwycięską bramką i w szczególności, jeśli teraz dodamy ten kontekst, że ten człowiek właśnie ślizga się po murawie, no system będzie w stanie to w prawidłowy sposób zidentyfikować. Podobna rzecz, identyfikacja, że tak powiem, różnych ujęć. Bardzo częste wymaganie na przykład u nadawców telewizyjnych. Mamy strumień, że tak powiem, telewizyjny. W jaki sposób automatycznie pokroić go, czy wyróżnić te treści, odpowiednio je kategoryzując. Tutaj znowu możemy dostarczyć taki strumień wideo i pozwolić, żeby automat wskazał te momenty, w których zmienia się czy to kąt widzenia kamery, tak, czy po prostu zaczyna się jakiś nowy program. Sama klasyfikacja to powiedziałbym jest znowu rozwinięcie tych koncepcji, które opowiadałem z kotem. W tym wypadku możemy, że tak powiem, wyciągnąć z kontekstu całego klipu wideo, o czym tak naprawdę jest ta treść. No i rzecz ostatnia, która jest wciąż jeszcze w becie, że tak powiem, zaznaczanie obiektów na wideo, tak, czyli w tym wypadku musimy dostarczyć wideo wraz z, że tak powiem, zaznaczonymi tymi obszarami, gdzie poszukujemy interesujących nas obiektów. No i zakładamy, że w pozytywnym scenariuszu przy nowych takich klipach te obiekty zostaną zidentyfikowane oraz ich włącznie z ich pozycją. Coś, co jest może nawet bardziej przydatne dla takiego przeciętnego zjadacza chleba, który posiada już jakiś zbiór danych, to usługa, która się nazywa AutoML Tables, czyli jeśli ktoś pracuje z danymi tabelarycznymi, jak łatwo się domyśleć, to może w bardzo prosty sposób spróbować liznąć troszeczkę data science bez konieczności, że tak powiem, istotnych nakładów pracy. Co to oznacza? Załóżmy, że mamy jakiś zbiór danych dostarczony w postaci, nie wiem, pliku CSV, czy no za chwilkę zobaczymy, jak wyglądają źródła danych, przynajmniej na tę chwilę, i szukamy jakichś zależności, tak? Chcielibyśmy znaleźć czy wyciągnąć z tego jakieś pogłębione informacje. W jaki sposób moglibyśmy to zrobić? Zakładając, że nie mamy umiejętności, no nie wiem, nie znamy choćby TensorFlow'a, tak? czy innych jakichś narzędzi do data science. Ja pozwoliłem sobie tutaj przygotować wcześniej taki prosty przykład. To jest właśnie AutoML Tables i to, co tutaj widzimy, to już przygotowany, że tak powiem, model, który opiera się o zbiór danych, który został umieszczony wcześniej w chmurze, to jest plik CSV. I przy okazji, że tak powiem, demonstrując ten scenariusz, można zobaczyć, w jak prosty sposób możemy dojść do jakichś, no w tym wypadku, mniej lub bardziej trywialnych rezultatów. Więc po pierwsze, oczywiście musimy dane zaimportować. Te dane mogą się znajdować w BigQuery, o BigQuery jeszcze za chwilkę. To może być plik CSV, znowu znajdujący się już w chmurze, bądź też po prostu dostarczymy ten plik z naszego komputera. W momencie, kiedy ten plik już się znajdzie, dostajemy oczywiście informację o jego schemacie, tak? Czyli widzimy, jak wyglądają kolumny. Tutaj jest jakaś propozycja typu danych. To jest szalenie istotne, jak łatwo się domyślać z perspektywy dalszych analiz. Oraz rzecz najważniejsza, czyli wskazujemy tutaj kolumnę docelową, czy też zmienną zależną, coś, co chcemy przewidzieć. W tym wypadku akurat patrzymy na kolumnę o nazwie deposit. Ona jest tutaj oznaczona jako właśnie docelowa, jako target. Widzimy też, że jest to typ kategoryczny. Jak za chwilkę Państwo się dowiedzą czy zobaczą, jest to zmienna też binarna, w związku z tym będziemy próbować zbudować model, który ma kategoryzować w oparciu o te dane, które zostały zgromadzone. Zobaczymy, jak mu z tym pójdzie. Więc kolejnym krokiem, który się też dokonuje właściwie automatycznie,
to system analizuje te dane, tak? Próbuje zobaczyć, jaka jest jakość tego zbioru danych, ale też wskazuje na potencjalne korelacje, tak? Bo może się okazać, że tutaj już pojawiają się jakieś korelacje między tymi kolumnami, które warto wyłapać wcześniej, tak? Możemy zobaczyć, jak wygląda dystrybucja dla każdej z tych danych, ile danych potencjalnie brakuje, ile jest informacji unikalnych, średnia, odchylenie standardowe itd., itd. To wszystko, że tak powiem, jest kolejny krok, który jest automatycznie wygenerowany przez system. No i rzecz najważniejsza, wiedząc już tak naprawdę, co szukamy, czyli szukamy właśnie na naszej zmiennej zależnej, prosimy system o zbudowanie modelu. Tak? I to jest tak naprawdę jeden przycisk, wybieramy sobie właśnie train model i no, za chwilkę mniejszą lub większą, w zależności od tego, ile tych danych tam jest, dostajemy rezultat. Tutaj możemy oczywiście zobaczyć, jak wyglądają metryki tego modelu. On wypada całkiem przyjemnie. Tutaj mamy trochę więcej tych metryk w zakładce Evaluate. Także możemy sobie zobaczyć na przykład, że no tak, tutaj krzywa ROC to jest 0,93, także bardzo, bardzo przyzwoity wynik. Możemy zobaczyć też macierz błędów. Widać, że tutaj no jest jakiś problem, tak, z rozpoznawaniem depozytu oznaczonego jako 2, cokolwiek to znaczy. Także być może warto tutaj jeszcze popracować troszeczkę nad tymi danymi, natomiast całość tak naprawdę wykonała się automatycznie. Tutaj nie wymagało to większego nakładu pracy, poza tym, że no musiałem wskazać po prostu interesujący mnie plik. I na koniec, zakładając, że jesteśmy zadowoleni z naszego modelu, możemy ten model opublikować i w tym wypadku możemy go po prostu albo podpiąć znowu do nowych danych. W tym wypadku to może być kolejno BigQuery albo plik CSV, albo też zrobić po prostu jakieś próby przewidywań online. Wtedy tak naprawdę nasz model staje się gotowym API. Do takiej API możemy też wywołać, widzimy, jakie parametry wejściowe są wymagane. Te parametry tak naprawdę pokrywają się z tymi kolumnami, które podaliśmy w naszym pliku. No i nawet mamy jakieś przykładowe informacje już tutaj zgromadzone, więc jeśli klikniemy na predict, zakładam, że za chwilkę pojawi nam się na górze informacja o rezultacie, tak? Czyli w tym wypadku ten zbiór danych wskazał nam, że tak naprawdę depozyt jest równy 1. Tak więc to tyle, jeśli chodzi o AutoML Tables. To jest, myślę, świetny punkt wyjścia dla kogoś, kto te dane już ma zgromadzone. Nie do końca ma czas albo chęci, żeby uczyć się właśnie w tej chwili no, zupełnie nowych technologii. Natomiast no, szuka pogłębionej analizy swoich informacji. Dobrze, kolejna rzecz. Zakładając, że mamy również w sali osoby, które jakoś tam z danymi pracują, takim rozwiązaniem sztandarowym, które Google oferuje, jest oczywiście BigQuery. Środowisko analityczne o dużej skali, najprościej nazwać je po prostu hurtownią danych. Co oferuje? Oferuje w pełni rozwiązania serverless, tak? Czyli bez wymagania zarządzania czymkolwiek. To nie jest klaster Hadoop czy Spark, tutaj nie dotykamy tej infrastruktury, nawet gdybyśmy chcieli, wszystko dzieje się automagicznie. Radzi sobie głównie z dużymi zbiorami danych, takimi poważnymi, jak mam nadzieję, że za chwilę uda się to zademonstrować. Jest w pełni kompatybilne ze składnią SQL-a i tak naprawdę to jest główny sposób komunikacji z BigQuery. No, o takich trywialnych bądź nietrywialnych rzeczach, jak wysoka dostępność czy możliwość rozpraszania tych obliczeń, chyba nie muszę wspominać. To, co może istotne, to architektura pod spodem, która troszeczkę rzutuje też na sam cennik. Z jednej strony gromadzimy dane, więc jest jakieś miejsce, gdzie te dane będą lądować. To jest ta lewa część obrazka. Z drugiej strony mamy dedykowane rozwiązanie obliczeniowe, które, tak jak powiedziałem, jest ukryte przed użytkownikiem. To, co musimy dostarczyć, to tak naprawdę zapytanie do tego systemu. BigQuery, co ważne, radzi sobie z dwoma podstawowymi scenariuszami, czyli można te dane ładować batchowo na dużą skalę z dowolnych systemów właściwie w tej chwili. Jest bardzo dużo konektorów do BigQuery, ale radzi sobie równie dobrze z danymi strumieniowymi. Tak? Więc jeśli mamy jakiś system zdarzeniowy, który też powinien, że tak powiem, odkładać te informacje w jednym spójnym repozytorium, można spokojnie tutaj się posiłkować BigQuery. Żeby zobaczyć w praktyce BigQuery, nie wymaga to wiele.
To jest przykład z 2016 roku. Wtedy też wewnętrznie przygotowaliśmy taką demonstracyjną, że tak powiem, hurtownię. Dość, że tak powiem, standardową, dane sprzedażowe, mamy produkty, mamy klientów, no i mamy też jakieś transakcje. Danych trochę jest, bo jest to hurtownia petabajtowa, tak jak można sobie zobaczyć tutaj zresztą na tych informacjach statystycznych związanych z kwerendą. Czyli będziemy, czy w tym wypadku akurat odpytywano petabajtową hurtownię, trwało to 245 sekund, zapytanie trywialne, tak? Tutaj robimy po prostu coś, czego zdecydowanie nie polecam, czyli wyciąganie wszystkich danych z jakimś tam lekkim filtrem. To może boleć, z jednej strony oczywiście będzie to trwało, z drugiej strony będzie też trochę kosztowało. Tak więc to tylko takie drobne słowo ostrzeżenia. 2016, czyli 3 lata temu, jak popatrzymy sobie teraz na rok 2018, zmienił się interfejs, w tej chwili BigQuery jest już częścią głównej konsoli Google Cloud Platform. Zapytanie dokładnie to samo, czas odpowiedzi no, istotnie skrócony, ponad dwukrotnie, to już są 2 minuty. Warto zwrócić uwagę, że już nie odpytujemy w tym wypadku całego petabajta, pomimo tego, że ten petabajt oczywiście danych jest. Natomiast system jest w stanie inteligentnie zobaczyć, że ten warunek, który zawęża nam to zapytanie do konkretnego klienta, sprawia, że nie musimy teraz skanować całej bazy, tak? Więc tak naprawdę analizujemy tylko 1,5 terabajta. Wciąż imponujące. No a jak to wygląda w 2019? Wygląda to właściwie podobnie, jeśli chodzi przynajmniej o sam interfejs. Ja mam wciąż dostęp do tej samej właściwie struktur danych. Możemy sobie zobaczyć, tutaj właśnie jest tabela z produktami. Samych produktów w hurtowni mamy 2,5 miliona wierszy, to jest pół giga, więc jakiś drobiazg. Natomiast to, co tutaj chciałbym pokazać, to właśnie możliwość sięgnięcia po dane już sprzedażowe. Tutaj jest taka tabela Sales Partitioned, o ile pamiętam. Tak, to chyba będzie tutaj. No i żeby tutaj udowodnić, tych transakcji faktycznie jest petabajt, czyli o ile pamiętam, trylion wierszy. Tak więc mamy takie zapytanie. To zapytanie już przestało być takie trywialne, bo już nie robimy takiego zwykłego selecta na jednej tabelce, ale próbujemy zrobić jakiś join. Co więcej, tutaj się pojawiają jakieś wyrażenia regularne na produktach i tak dalej, i tak dalej. Więc jeszcze jakieś tam sortowanie i tak dalej. To, co jest fajne akurat w BigQuery, to to, że z góry, w momencie, kiedy analizowane jest to zapytanie, które piszemy, dostajemy informację, ile danych zostanie dotkniętych, tak? Czyli tak jak widzieliśmy w pierwszym przykładzie, był to 1 petabajt, później było to mniej więcej 400 gigabajtów, teraz też zanalizujemy mniej więcej tym zapytaniem około 1,5 tera. No więc i o ile Państwo pamiętają, rok temu było to mniej więcej 2 minuty, my teraz możemy sobie jeszcze upewnić się, że mamy wyłączone kaszowanie, żeby nie być posądzonym o jakieś oszustwa. Tak, cache jest wyłączony, więc ja tak naprawdę uruchamiam to zapytanie na nowo. Robimy run. I trzymamy kciuki, żeby się wszystko udało. Koniec. Tak, czyli 9, no i całe 10 sekund, tak, żeby przejść przez te 1,5 tera danych, czy tak naprawdę no, petabajt gdzieś tam zgromadzonych transakcji. Więc jak łatwo się domyśleć, jest to rozwiązanie, które cieszy się dużą popularnością, jeśli chodzi o naszych klientów i stąd pojawiła się potrzeba dołożenia czegoś więcej i w szczególności sprawienia, żeby BigQuery niekoniecznie wymagało jakichś bardzo złożonych operacji, żeby te dane wykorzystać do pogłębionych analiz. No i stąd właśnie pomysł na BigQuery ML, czyli próbę pożenienia składni SQL z właśnie modelami związanymi z uczeniem maszynowym. Bardzo prosta rzecz, dwie tak naprawdę operacje. Z jednej strony musimy stworzyć nasz model, czyli podajemy tak naprawdę czy wykorzystujemy komendę create model. Oczywiście musimy wskazać, jaki będzie to typ algorytmu, czy to będzie regresja liniowa, logistyczna, czy cokolwiek innego, co nam tam jeszcze do głowy przyjdzie. A następnie, kiedy ten model już się przeliczy, możemy wykorzystać go
wywołując funkcję predict. No i tutaj znowu mogę posłużyć się jakimś takim prostym przykładem, gdzie właśnie taki model możemy wywołać. Te modele de facto są oczywiście odkładane w samej bazie, więc możemy zobaczyć, co się za nimi kryje. Ja tutaj mam przykładowy model, który został już przetrenowany. Znowu mamy tutaj jakieś jego metryki, co też jest super wygodne, bo nie musimy, że tak powiem, przenosić się pomiędzy narzędziami. To wszystko się tutaj nam pojawi z automatu. Możemy zobaczyć, jak wygląda schemat, czyli znowu te parametry wejściowe, które będą potrzebne do tego, żeby dostarczyć nam jakieś przewidywanie. No i na koniec tutaj wywołuje ten model, tak? Czyli to jest właśnie ta funkcja ml.predict. Wskazujemy nazwę modelu oraz dostarczamy parametry wejściowe. Teraz jeśli to wywołamy, to zakładam, że już wkrótce dostaniemy jakiś rezultat, ile będzie przewidujemy sprzedaży dla konkretnych krajów. Czyli znowu jest to tak naprawdę, te przewidywania, które są tutaj realizowane, są tylko częścią, że tak powiem, większego zadania biznesowego. To, co się pojawiło ostatnio jako beta, to również możliwość zaimportowania modeli TensorFlow, czyli nawet jeśli mamy zespół analityczny już pracujący z TensorFlowem, możemy taki model sobie zaimportować do BigQuery po to, żeby te dane nie wychodziły poza hurtownię. W ten sposób będzie to pracować znacznie bardziej efektywnie. No właśnie, co się pojawiło w BigQuery ML, trochę o tym UI już pokazywałem, tutaj można faktycznie sporo rzeczy wyciągnąć, to do tej pory było jeszcze niedostępne, już w tej chwili jest na pokładzie. I tak wyglądają, że tak powiem, nowości, które się w tym roku pojawiły, bądź też pojawią już niedługo. Po pierwsze, sama usługa ML jest już dostępna jako w pełni komercyjnie wspierana, czyli ma status General Availability. Mamy dodatkowe algorytmy, takie jak K-means choćby, w Alfie w tej chwili jest dostępna Matrix Factorization, co akurat się może przydać przy budowie jakichś systemów rekomendacyjnych. Jest możliwość spięcia, czy tak jak już w tej chwili widzieliśmy, nie tylko importu, ale też budowy wprost, że tak powiem, sieci neuronowych za pomocą składni SQL. Powiedziałbym troszeczkę naciągany scenariusz, jak sobie nad tym tak się zastanowię jako profesjonalista, ale będzie. No i coraz więcej, że tak powiem, pojawia się funkcji, które pozwalają nam robić ten preprocessing, tak? Czyli przygotowanie danych do zasilania modelu. No i ostatnia rzecz, o której chciałbym opowiedzieć, proszę Państwa, to historia związana z przenośnością. Google ma bardzo prostą strategię. Większość rzeczy, które pokazywałem, albo i nie pokazywałem, ale są, ma jakiś tam element open source w sobie zaszyty. Tak? My korzystamy z open source'a bardzo intensywnie, rozwijając nasze rozwiązania chmurowe, ale też staramy się dostarczać te rozwiązania jak najbardziej przenośne. Wiem, że dzisiaj dużo jest o Kubernetesie. Ten Kubernetes, jak pewnie już Państwo słyszeli, to w końcu jakoś tam nasz produkt, który w tej chwili jest rozwijany przez całe środowisko, ale również bardzo intensywnie przez nas, również w Polsce notabene. Więc w jaki sposób dla tych z Państwa, którzy w jakiś sposób czuli niechęć do takich gotowych rozwiązań, czy rozwiązań, które wiążą Państwa z konkretnym dostawcą, w jaki sposób zbudować sobie środowisko przenośne, ale jednocześnie zachowując sobie jakąś furtkę w kierunku chmur. To, o czym opowiadałem do tej pory, to takie, że tak powiem, smaczki związane z ML-em czy ze sztuczną inteligencją, czyli coś, co fajnie się sprzedaje, co dobrze pokazywać właścicielom biznesowym. To jest właśnie ten nasz model, ten nasz kod, który pielęgnowaliśmy. Oczywiście to jest ten końcowy rezultat. W rzeczywistości wygląda to mniej więcej tak, że jeśli popatrzymy na cały proces, to mamy jeszcze po drodze i już za nawet w momencie, kiedy ten model będzie gotowy, całą masę zadań, o które musimy jakoś zadbać. I to może być ta sama osoba, to może być zespół, to może być różnie podzielone w organizacji. Można się nazywać data inżynierem, można się nazywać data scientistem. De facto, tak czy inaczej, musimy gdzieś, jeśli szczególnie myślimy o poważnym wykorzystaniu ML-a w naszej organizacji, to przewidzieć. Tak? Czyli oczywiście mamy, że tak powiem, punkt styku z danymi. No to jest dość oczywiste i myślę, że jeśli ktoś już zbudował kilka takich modeli, wie, że bez sensownego, że tak powiem, i zautomatyzowanego dostępu do danych będzie trudno.
No ale poza tym mamy jeszcze, że tak powiem, potrzebę analizy metadanych, gromadzenia być może jakiegoś repozytorium modeli, serwowania tych modeli na różne sposoby później naszym użytkownikom wewnętrznym czy zewnętrznym i tak dalej, i tak dalej. My mieliśmy dość prosty pomysł, w jaki sposób to zaadresować, bo tak robimy to de facto wewnętrznie. I taka też była historia TensorFlow'a, tak, który oczywiście był projektem rozwijanym na nasze wewnętrzne potrzeby. W pewnym momencie został opublikowany i zdobył no, bardzo dużą popularność na rynku. Chciałem pokazać, jak w tej chwili wygląda TensorFlow i że to nie jest wyłącznie narzędzie do tego, żeby budować modele czy eksperymentować z danymi, ale to jest w tej chwili już całe środowisko czy ekosystem tak naprawdę bibliotek, które właśnie mają nam za zadanie zaadresować przynajmniej częściowo to, co tutaj przed chwilką właśnie pokazałem na tym obrazku. Te rzeczy, które są zaznaczone na pomarańczowo, to są rzeczy, które w tej chwili można już znaleźć. Część z nich jest jeszcze w budowie. Natomiast plan jest taki, żeby TensorFlow był jak najszerszy, jak najbogatszy jako rodzina produktów, a nie jako wyłącznie coś, co kojarzy się no, głównie z sieciami, tak, i z uczeniem głębokim. To ma swoją nazwę, nazywa się TFX, czyli TensorFlow Extended. Tam pod tą nazwą znajdziemy bardzo wiele różnego typu komponentów. I to co ważne, to z jednej strony oczywiście sama teoria, dobrze wiedzieć, że ktoś nad tym pracuje i że już częściowo, że tak powiem, kod można oglądać. Druga ważna rzecz, że za tym nie stoi już wyłącznie Google, ale w dużej części są to firmy trzecie. Część z nich tutaj widać w postaci logotypów. No i, że tak powiem, docieramy do ostatniego naszego etapu podróży, przynajmniej jeśli chodzi o tę prezentację. Popatrzmy, w jaki sposób można by teraz podejść w sposób w pełni taki interoperacyjny do zadania stworzenia sobie stosu technologicznego dla analityków danych. Tak? To jest taki, że tak powiem, standardowy stos, który też często pokazujemy, czy można znaleźć w kontekście omawiania generalnie usług chmurowych. Natomiast to, co jest oczywiście potrzebne, to zanim dojdziemy do tego modelu na szczycie, potrzebujemy oczywiście sprzęt, zwykle z jakimiś akceleratorami sprzętowymi, system operacyjny, sterowniki, które muszą też jakoś te akceleratory wykorzystywać, miejsce na dane, wybór narzędzia, czy to będzie TensorFlow, czy PyTorch, czy jakakolwiek inna biblioteka, coś, w czym lubimy pisać. No i gdzieś tam dopiero na koniec powstaje ten model. W jaki sposób sprawić, żeby to, co tutaj zbudujemy, załóżmy, że robimy to lokalnie, żebyśmy mieli możliwość rozszerzenia tego w sposób szybki, w szczególności z uwzględnieniem no, tych zalet, które daje nam chmura. Warto pamiętać o tym, że taki stos, który nam się pojawi, to nie jest zwykle jeden laptop czy jeden serwer, ale dobrze by było, żeby te środowiska były też replikowalne, tak? Czyli mamy środowisko nasze wewnętrzne, deweloperskie, jakieś tam testowe i wreszcie produkcje. Niczym to się nie różni oczywiście od, że tak powiem, standardowego procesu wytwarzania oprogramowania, natomiast jest tu pewna specyfika. Tak? Ta specyfika między innymi zakłada, że użytkownik tego stosu niekoniecznie ma pojęcie o tym, czym jest, no nie wiem, GPU, tak? Gdzieś tam zainstalowane pod spodem. No może z GPU to sobie jeszcze poradzi, tak? Ale niekoniecznie musi rozumieć, jak na przykład wygląda konfiguracja sieciowa. No więc w jaki sposób można sprawić, żeby teraz takie środowisko, które spełnia nasze wymagania, można było łatwo replikować? No tutaj odpowiedź jest bardzo prosta. Kubernetes. Tak, czyli można sobie wyobrazić, że i to, że tak powiem, akurat z perspektywy nas jako Google jest sytuacja właściwie już standardowa, że jeśli rozmawiamy z klientami, którzy w jakiś sposób korzystają z naszych usług, tak czy inaczej ten Kubernetes już tam się przewija. Także nie musimy tutaj edukować klienta o tym, czym jest Kubernetes. Załóżmy, że on tam jest. Z Kubernetesem jest tylko jeden problem. Tak? Kubernetes jest dobrą historią dla ludzi, którzy żyją z infrastruktury, lubią nim w szczególności zarządzać, chcą się szybko uczyć, rozwijać, poznawać te tysiące nowych projektów, które co roku zostają wypuszczane. No, jest to mniej znacznie, że tak powiem, interesujące dla kogoś, kto po prostu chce mieć coś gotowego. No i w tym wypadku pojawia się projekt Kubeflow, który zainicjowaliśmy jakieś 18 miesięcy temu. Kubeflow, czyli nakładka na Kubernetesa, która ma za zadanie właśnie dostarczyć taki gotowy stos technologiczny. Kubeflow jest w pełni otwartym rozwiązaniem, rozwijanym już nie tylko przez Google, ale właśnie przez wszystkich liczących się graczy na rynku.
Wymaga Kubernetesa, jak łatwo się domyśleć. Natomiast dzięki Kubeflowowi możemy właśnie zrobić coś takiego, tak, że w bardzo prosty sposób, w szczególności zautomatyzowany, możemy dostarczyć te oczekiwane funkcjonalności naszym użytkownikom. I co ważne, te klastry czy usługi mogą być dostępne w różnych środowiskach, tak, w tym w szczególności również chmurowe. Co w środku możemy znaleźć? O Kubeflow można, że tak powiem, dedykować całą sesję, więc tylko wspomnę, że po pierwsze projekt jest w bardzo intensywnej fazie rozwoju. Że tak powiem, cykl kolejnych wersji to jest w tej chwili co kwartał i co kwartał dokładane są kolejne moduły. Celem jest potraktowanie Kubeflowa jako czegoś, co materializuje koncepcję TFX-a. Tak? TFX to tak naprawdę zbiór bibliotek. Kubeflow ma sprawić, że to, co tam zostało narysowane, zacznie działać w praktyce jako po prostu ruchomy kod. No i to, co tutaj widzimy, to na przykład możliwość zbudowania sobie takich pipeline'ów, tak, tych przepływów danych, które widzimy. Jest w tej chwili już repozytorium dla modeli. Jest możliwość walidacji różnego typu modeli. Jest wsparcie nie tylko dla TensorFlow, ale dla wielu innych bibliotek. W związku z tym jest to coś, co wydaje się dobrym punktem wyjścia dla jakiejś standaryzacji, jeśli chodzi o organizacje, szczególnie takie organizacje, które nie krzywią się przed Kubernetesem jako taki. No właśnie, a kiedy warto sięgać po chmurę, nawet jeśli mamy Kubeflow, no wtedy, kiedy mamy jakieś potrzeby dodatkowe na sprzęt. Mówiłem o tym GPU troszeczkę. Co jeśli tych GPU potrzebujemy kilkadziesiąt, kilkaset albo kilka tysięcy? No można oczywiście próbować to kupować, przy czym martwiłbym się o utylizację, a można po prostu wypożyczyć, tak? I tutaj w GCP znajdziemy wiele różnego typu rozwiązań, czy to takich standardowych, związanych właśnie z procesorami graficznymi, czy też z czymś, co jest dedykowane no właśnie obliczeniom związanym z uczeniem głębokim. W naszym wypadku to jest dość unikalne. Mamy własne takie dedykowane procesory sprzętowe, nazywają się TPU. Widzimy je tutaj na obrazku właśnie na dole. Takie TPU w tej chwili już w wersji trzeciej są komercyjnie dostępne. Jeśli potrzebujemy czegoś, co nam naprawdę bardzo, bardzo, bardzo szybko coś policzy, to zachęcam do przyjrzenia się właśnie tym konkretnym chipsetom. Notabene odsyłam też do chyba jedynego w tej chwili na rynku benchmarku, jeśli chodzi o tą część sprzętową i akcelerację obliczeń związanych z uczeniem maszynowym. To się nazywa MLPerf. Ostatnio w nowej edycji pojawiły się już benchmarki związane właśnie z platformą TPU. Tam można zobaczyć, jak różni dostawcy sprzętu pozycjonują się na tej liście, jeśli chodzi o wydajność na przykładzie kilku takich standardowych scenariuszy machine learningowych. Proszę Państwa, więc kończąc, tak wygląda na tę chwilę przynajmniej oferta, czy przynajmniej kawałek oferty Google'a, jeśli chodzi o to, co w chmurze i co poza chmurą. Warto pamiętać o tym, że TensorFlow za chwilkę w wersji 2.0 już komercyjnie dostępny, beta jest od kilku miesięcy. Również do ściągnięcia jest to zupełnie właściwie nowe podejście i znacznie, że powiem, niższy próg wejścia dla kogoś, kto interesuje się machine learningiem i chciałby od strony programistycznej do tego zasiąść. Więc mamy Kubeflowa, który działa w różnych środowiskach, w szczególności on-prem. Mamy różnego typu rozwiązania zarządzalne, w tym różnego typu notatniki, czy to Jupyter, czy Colab i tak dalej. No i gdzieś po środku znajdują się te narzędzia związane z integracją, o których dzisiaj już z braku czasu niestety nie mogłem opowiedzieć, takie właśnie stricte jak rozwiązania dedykowane dla Big Data, jak Hadoop czy Spark, czy rozwiązania, że tak powiem, obrandowane Googlem jak BigQuery. Podsumowując, zachęcam do tego, żeby zastanowić się, co chcemy zrobić, bo to jest pierwsze pytanie, które, że tak powiem, musi paść. Bez tego trudno później wskazać jakieś konkretniejsze rozwiązania czy ścieżkę, którą warto podążać. Jeśli już to zrozumiemy, to gdzieś będziemy sobie w stanie na tej mapie znaleźć pewnie no jakieś optimum. A na koniec chciałbym wspomnieć o tym, że zachęcamy też naszych przyszłych użytkowników, w szczególności tych, którzy mają pomysły, żeby choćby budować rozwiązania AI czy ML na naszej platformie, do zgłoszenia się po prostu po darmowe pieniądze, bo rozdajemy, to są oferty 12-miesięczne,
kredyty chmurowe, które dla wszystkich z ambitnymi pomysłami pewnie będą niezastąpione. Tutaj jest wycinek tej oferty. Od 3 do 100 tysięcy dolarów na rok można dostać po to, żeby potestować te rozwiązania i miejmy nadzieję zbudować coś własnego. Tak więc ja bardzo dziękuję. Tak, to był już ostatni slajd. A propos, jeśli chodzi o dostęp do tych zasobów, zachęcam też po raz kolejny do kontaktu ze mną. Ja mam przyjemność również być tutaj patronem tego programu w Polsce, w związku z tym pewnie wszystkie te zgłoszenia tak czy inaczej trafią na moje biurko, a ze mną najlepiej się skontaktować po prostu poprzez LinkedIna. Bardzo dziękuję. Czy jakieś pytania związane z meritum sesji, czy być może samą ofertą nasunęły się do głowy?